Możemy zacząć, tak? Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym podziękować Stowarzyszeniu imienia Jana Karskiego w Kielcach za zaproszenie. Rozumiem, że dysponują 45 minutami, a ja w swojej praktyce akademickiej raczej jestem zaprogramowany na 90 minut, ale jeśli Państwo będą słuchali szybko, to nam się uda powiedzieć więcej. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas na moją prelekcję, bardziej popularną niż naukową, a dlaczego, to będę chciał o tym powiedzieć później. Drodzy Państwo, zanim będę chciał udostępnić kilka zdjęć, które moim zdaniem będą dosyć dobrze ilustrowały treści mojego wykładu, prelekcji, dwa słowa króciutko tytułem odpowiedzi na pytania, dlaczego ja, dlaczego mówię o tych wydarzeniach i dlaczego o tych wydarzeniach w ogóle mówić trzeba. A jestem wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Przede wszystkim zajmuję się literaturoznawstwem i edytorstwem, ale w latach ubiegłych prowadziłem cykl o kulturze żydowskiej i upowszechnieniem tej wiedzy zajmuję się również poza murami naszego uniwersytetu. Natomiast moja praktyka dydaktyczna w tym względzie, nie wiem, podsumuję taką krótką anegdotą. Pan Marian Turski pytał mnie niedawno, jak się w Kielcach uczy o Żydach. No i w tym momencie spróbuję to ująć w taką odpowiedź, która będzie rozpięta pomiędzy dwoma biegunami. Z jednej strony pozytywnie za sukces dydaktyczny uważam to, że kiedyś podczas seminarium jedna ze studentek po zaproponowaniu przeze mnie wobec braku własnych propozycji tematów prac magisterskich powiedziała, ja będę pisała o Hasydach. Ku wielkiemu memu zdumieniu, kiedy zapytałem, dlaczego o Hasydach, pani powiedziała, dlatego że o nich nic nie wiem. I to będzie okazja, żeby się o nich czegoś dowiedzieć. To praca naprawdę bardzo ambitna, więc to jest ten biegun pozytywny. Niestety, jako dyżurny malcontent, muszę powiedzieć też i o tym negatywnym biegunie. Kiedyś w toku dyskusji, dlaczego tak niewiele wiemy o Żydach, dlaczego tak niewiele wiemy o kulturze, z którą przecież współistniejemy od ponad 1000 lat, na pytanie, dlaczego nic o tej kulturze nie wiemy, odpowiedź padła błyskawicznie, bo mamy swoją. Poza tym jestem członkiem Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Jestem tłumaczem, zajmuję się tłumaczeniem anglojęzycznej literatury żydowskiej, wspomnieniowej i naukowej. Także tyle tytułem usprawiedliwienia, dlaczego ja. Dlaczego o tym? Chcę mówić o wydarzeniach, jakie rozegrały się w dniach w nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku w Wodzisławiu. Świętokrzyskim Wodzisławiu, gdzie doszło do zorganizowanej napaści na sklepy, mieszkania Żydów oraz grabieży ich mienia. Dlaczego o tych wydarzeniach chcę mówić? Z pewnością to nie były wydarzenia wyjątkowe. W tym czasie i na tym terenie notowano podobne akty przemocy, by ograniczyć się do kilku. Kielce, prawda, najgłośniejszy. Kilka dni temu i prasa informowała i rzecz znana szerzej, ale również i w pobliżu Zagnańska podobne miejsca miały miejsce w Michałowie, pod Pińczowem, w Buszkowie, w Działoszycach, a już po tych wydarzeniach w Wodzisławiu, również i w powiecie pińczowskim, we wsiach Uników, Tełczyska, Lenów, Zarów, Dziewięczyce i inne, stąd też nie dlatego mówię o tym, by miało to być wydarzenie wyjątkowe. Mówię o tym dlatego, że te wydarzenia wodzisławskie mają swoją nieznaną, dotychczas nigdy nie publikowaną, szczegółową dokumentację. I tę dokumentację możemy znaleźć w archiwum państwowym w Kielcach, gdzie są ogólnodostępne akta śledztwa. I teraz, jeśli mi się uda, ja będę chciał Państwu zaprezentować fotografię, ale proszę o udostępnienie mi możliwości zaprezentowania zdjęć. Tak, tak, na razie tego zrobić nie mogę. O. Natomiast to pocztówka z 1916 roku, ogólny widok Wodzisławia, tak mniej więcej wyglądały te
ten teren, to miejsce naszych dzisiejszych wydarzeń, wydarzeń, o których chcemy mówić dzisiaj. Natomiast, jak wspomniałem, mówimy o tym dlatego, że te wydarzenia mają swoją szczegółową dokumentację, a tę dokumentację stanowią właśnie akta śledztwa, które są dostępne w Archiwum Państwowym w Kielcach. No ja nie chcę mówić trywialnie, ale przygoda. Trafiłem na ten ślad dosyć przypadkowo, przeglądając Archiwum Państwowe i doszedłem do wniosku, że tak niecodzienny materiał jest godzien i udostępnienia, opracowania, przybliżenia, bo do tej pory nikt tego nie wykorzystywał. Co to jest? To są, drodzy Państwo, akta śledztwa, jakie zostały wytworzone w urzędach sędziego śledczego przy Królewsko-Polskim Sądzie Okręgowym w Kielcach, rewiru Jędrzejewskiego i Kieleckiego w okresie od 24 listopada, kilka dni po wydarzeniach wodzisławskich, do 30 sierpnia roku następnego, 1919. Tu Państwu prezentuję okładki poszczególnych tomów. Tych tomów jest 5, sygnatura 21, łamane na 1358, łamane na 0. Jeżeli ktoś chce sam się z tym materiałem zapoznać, to jest 5 obszernych tomów, ogółem 949 kart. Przede wszystkim materiały rękopiśmienne, a w tomie pierwszym mamy protokoły przesłuchania pokrzywdzonych. To są 44 osoby społeczności żydowskiej Wodzisławia. To są protokoły oględzin zrabowanego mienia żydowskiego, dokumenty zatrzymania oskarżonych, protokoły przesłuchania oskarżonych. Z tych osób przesłuchanych 19 osób zostało osadzonych w więzieniu w Kielcach. W tomie drugim protokoły przesłuchania świadków, aresztantów osadzonych w kielskim areszcie, dokumenty różnych więźniów, między innymi przejęte grypsy przez służbę więzienną. Tom trzeci, decyzję o zamienieniu środka zapobiegawczego i o pociągnięciu do odpowiedzialności karnych poszczególnych aresztowanych, protokoły badania oskarżonych, protokół śledztwa w tej terminologii nazywał się protokołem badań oskarżonych. W tomie czwartym dokumentacja, którą wytworzyły służby więzienia w Jędrzejowie, gdzie część oskarżonych przebywała, i w Chęcinach, i w Jędrzejowie, oraz protokoły badań świadków w Sądzie Okręgowym w Kielcach. W piątym tomie mamy protokoły dodatkowych przesłuchań, które były prowadzone w więzieniu w Kielcach przez sędziego śledczego rewiru Jędrzejowskiego. To, jak powiedziałem, ogółem jest nieomal 1000 kart, 949 kart. I czwarty element, na który obiecałem odpowiedź, dlaczego w ogóle mówimy o takich wydarzeniach. No mógłbym tutaj po prostu udzielić odpowiedzi wymijającej, może dlatego przede wszystkim mówimy o tym, że wciąż o tym nie mówimy. Może o tym mówimy dlatego, że wciąż ten kaganek oświaty nie rozświetla wszystkich krużganków myśli błądzących i obłąkanych. A tak na serio to mówimy o tym dlatego, że jest to przemilczany temat, a dowodem tego chociażby plansza, którą Państwo widzą, to plansza z wystawy plenerowej, jaką można było w sierpniu oglądać w Wodzisławiu. Historyczne wspomnienie na starych fotografiach i dokumentach, gdzie o epizodzie, o którym chcę dziś mówić, nie ma wzmianki. Ten okres historyczny został zamknięty w takim bardzo enigmatycznym zdaniu. Społeczność Wodzisławia, cytuję tekst z planszy: żydowska i chrześcijańska wspólnie przeżywały trudne chwile. Najazdy szwedzkie i węgierskie, epidemie, pożary, miasta, rozbiory Polski, pierwszą wojnę światową, jednak druga wojna światowa rozdzieliła te społeczności. No myślę, że trzy kropki. Drodzy Państwo, tak poważniej ujmując tę odpowiedź, dlaczego powinniśmy w ogóle mówić o tego typu wydarzeniach. Tak jak piszę w swojej książce, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my zawsze badamy dzieje z perspektywy naszej współczesności. To jest perspektywa naszej świadomości, to jest perspektywa, nie chcę powiedzieć instrumentalnego, ale zawsze intencjonalnego podejścia do materiałów historycznych. Powinniśmy pamiętać zawsze, że badamy dzieje, przeszłość, historię, badamy dla przyszłości, badamy w jakimś celu, nawet jeżeli sobie do końca z tego nie zdajemy sprawy. Te wydarzenia wodzisławskie, aczkolwiek były akcydentalne i prowincjonalne w swoim wymiarze, pozwalają, może właśnie przez swoją ograniczoność terytorialną, poprzez tę ograniczoność, mają taką możliwość stworzenia
czegoś w rodzaju laboratorium, swoistego laboratorium, gdzie badamy materiał wycinka egzystencji, codziennego życia konkretnych ludzi. Dzięki temu może uda nam się lepiej zrozumieć, co motywowało powszechne, a przez swoją powtarzalność, mówię o tych konkretnych wypadkach, wręcz uniwersalne wybory moralne sąsiadów żydowskiej społeczności w obliczu takiej sytuacji szczególnej, czasowego zawieszenia obowiązującego prawa, takiego swoistego stanu wspólnoty zła, gdzie obligatoryjność lojalności wspólnotowej zostaje usunięta. Te materiały, o których mówię, akta śledztwa w Archiwum Państwowego są takim, powiedzmy, podstawowym źródłem informacji, ale to nie znaczy, że nie śledzą tych wydarzeń w kontekście doniesień innych materiałów źródłowych, gdzie, tak jak Państwo widzą teraz na tym ekranie, informowała o tym prasa lokalna dość obficie i dość systematycznie Gazeta Kielecka. Ta winieta pochodzi z 22 listopada, zatem 3 dni po wydarzeniach, gdzie mamy informację o napadzie na Wodzisław, mamy relacje świadków i tutaj te relacje świadków chciałem ująć w cudzysłów, relacje świadków spoza tego materiału akt śledztwa, o którym mówiłem. Ja mam pewną trudność w unikaniu komentarzy, dlatego że materiał jest tak obfity i tak sugestywny, że aż prosi się o komentarze, ale z różnych względów, przede wszystkim czasowych, muszę sobie odmówić tej możliwości komentowania. Tu może tylko powiem dwa słowa, że nie zawsze owe relacje nawet świadków są wiarygodne. W Przyjacielu Władysławie w 1987 roku mamy taką relację jednego ze świadków, oczywiście spisaną przez jego syna. Jest to relacja, jak powiedziałem w cudzysłowie, bo z relacją wiele wspólnego nie ma. Gdyby wierzyć tym doniesieniom Przyjaciela Wodzisławia z 1987 roku, musielibyśmy uznać, że nasz negatywny bohater Stanisław Kuzoń Kalinka był, tu cytuję te doniesienia z Przyjaciela Wodzisławia, był sztabskapitanem armii rosyjskiej, że te wydarzenia zakończyły się dłuższą wymianą strzałów, po której zmuszono Kozunia do opuszczenia Wodzisławia. Po opuszczeniu przez bandę widok, cytuję, widok był przerażający, obok trupów leżał dobytek. Okazało się, że niektórzy mieszkańcy Wodzisławia brali udział, za co, cytuję, spotkała ich zasłużona kara. Konający Kuzoń zażyczył sobie sprowadzenia księdza spowiednika. Po rozgrobieniu bandy, cytuję, mieszkańcy Wodzisławia odetchnęli z ulgą i przystąpili do budowy zrębu wolnej, niepodległej Polski. Koniec cytatu. Nie trudno z powagą odnosić się do takich słów, zwłaszcza w świetle tych materiałów z akt śledztwa. Tu mamy do czynienia raczej z taką narracją rodem z Sienkiewicza, skrzyżowanego z powieścią milicyjną, tak jak definiował ją Stanisław Barańczak, i na dodatek skrzyżowanie ze szkolną czytanką na lekcje przedmiotu historia i teraźniejszość. Ale poważnie. Co Państwo, obok tych materiałów z akt śledztwa mamy jeszcze do czynienia z memoriałem, jaki ludność żydowska obwodu jędrzejowskiego wystosowała do prezydenta ministrów, czyli do Józefa Piłsudskiego, i delegacja Żydów z Jędrzejowa po słowach Mojżesza Tenenbauma i Jakuba Ingberga, kierownika miejscowego biura sionistycznego, zostały przyjęci przez Piłsudskiego 29 listopada 1918 roku. I tu pokazują przedruk owego memoriału w takim dokumencie, materiału w sprawie żydowskiej w Polsce. Tam również jest memoriał, który dotyczy wydarzeń z Kielc z 11 listopada. Obok tego dysponujemy również materiałem, który streszcza, relacjonuje owe wypadki. Memoriał, jaki wystosowali Żydzi z Wodzisławia do majora Bolesława Popowicza, który był dowódcą ekspedycji wojskowej, która ostatecznie rozprawiła się z bandą Stanisława Kuzonia Kalinki. No i wreszcie mamy opracowania historyczne, które były publikowane od lat 80. XX wieku, najczęściej bardzo fragmentaryczne i niekiedy na poły fantastyczne, jak ten dokument, czy to ta publikacja, którą przed chwileczką cytowałem. Proszę Państwa,
Ja wiem, że wielu rzeczy nie uda mi się powiedzieć w tak krótkim czasie, ale wszystkich zainteresowanych tematem odsyłam do opracowania monograficznego, jakie przygotowałem. To jest okładka tego opracowania. Każdy brał, co chciał i myślę, że przy tym tytule pozostanę. Zaraz będę chciał wyjaśnić, skąd ten cytat. Antyżydowskie rozruchy w Wodzisławiu 18-19 listopada 1918 roku. Unikam słowa pogrom, bo wyjaśnia też to w mojej książce, bo też Encyklopedia Judaica na przykład pogrom łączy zawsze z działaniami, które były niejako koncesjonowane przez rząd, przez władzę. Natomiast w tym miejscu trudno o takim wydarzeniu mówić, stąd też raczej staram się unikać słowa pogrom. Jakkolwiek to słowo pada bardzo często w zdaniach świadków, uczestników pokrzywdzonych, ofiar, ale myślę, że jakąś taką proporcję w tym zachować by należało. W mojej monografii, która kilkunastu godzinom wydarzeń poświęca 250 stron, więc myślę, że jest i systematyczna, i dokładna, zawiera historię Żydów wodzisławskich, tak jak ona jawi się w opracowaniach historycznych do wieku XX. Jest tutaj obraz Wodzisławia u progu niepodległej II Rzeczypospolitej. Prezentuję zawartość akt śledztwa, oddając głos oskarżonym i ofiarom, może w tej kolejności ofiarom i oskarżonym. Cytuję in extenso ich zeznania, więc każdy będzie miał wgląd w obraz tych wydarzeń widziany z perspektywy świadków, ofiar i sprawców. I rekonstruuję przebieg wydarzeń na podstawie dostępnych źródeł, ale przede wszystkim na podstawie owych akt śledztwa. Etapy kolejne śledztwa, przesłuchania, ekspedycja karna, rewizja, zamknięcia śledztwa. Ponieważ tych szczegółów jest naprawdę mnóstwo, kończę tę monografię kalendarium, gdzie dzień po dniu, a w niektórych dniach godzina po godzinie zostawiam najważniejsze wydarzenia. W aneksie cytuję in extenso dokumenty, doniesienia prasowe i inne, które cytuję fragmentarycznie w pracy. To jest kilkadziesiąt takich dokumentów. Książka ma indeksy geograficzne, które obejmuje ponad 150 miejscowości, które z różnych powodów pojawiają się w relacjach tego wydarzenia i osobowy. Osobowy obejmuje ponad 900 osób. W bibliografii znajdziemy 300 pozycji, co świadczy, że starają się ten kontekst jakoś naprawdę rozbudować. Drodzy Państwo, mamy 20 po 17, a stąd też bardzo skrótowo będę chciał tylko powiedzieć o niektórych rzeczach, żeby zarezerwować sobie miejsce na czas, na przedstawienie takich najbardziej istotnych punktów tej mojej dzisiejszej prelekcji. Wydarzenia w Wodzisławiu nie były spontaniczne, nie były przypadkowe. Były zorganizowane, systematycznie przygotowane, czego dowodem jest fakt, że już 15 listopada w piątek zorganizowała banda, no ja wiem, że to kolokwialne, ale będę chyba używał tego słowa, banda kuzonia Kalinki, wiece w okolicznych wsiach, między innymi w Konarach, gdzie w zeznaniach mamy możliwość stwierdzenia, jakie treści padały podczas tych wieców, jak namawiano ludność. I tu kilka cytatów, tylko naprawdę bardzo takim telegraficznym skrócie. Leon Górski, sołtys, zeznaje, że bandyci namawiali ludność na napady i grabież. Bandyci ci należeli do bandy kuzonia Jan Zola. Potem jeden z oskarżonych mówi, że przemawiałem, zachęcając do organizacji kółek rolniczych, podczas gdy inni, którzy go słyszeli, twierdzili, że zachęcał do zupełnie innych rzeczy, jak na przykład Wincenty Kaszuba, który, mieszkaniec Konar, mówił o tym, że treścią tych przemów było, cytuję, mordowanie Żydów, niesłuchanie rozporządzeń milicji, wyrąbywanie lasów obywatelskich i rządowych. Mówiono o łączeniu się w walce z Żydami, ale nie namawiano do mordów. Tenże Walenty Kaszuba dodaje, że namawiano ludzi do tego, by organizować się do walki z Żydami. I cytat, gdy zabierzemy od Żydów, zbierzemy od Żydów żelazny kapitał, wtedy będziemy mogli z nimi walczyć. W
wydarzeniach wodzisławskich udział brali również i mieszkańcy okolicznych wsi. Wiele tych wsi jest wymienianych. Tutaj na slajdzie widzą Państwo te najczęściej wymieniane: Klemencice, Mieronice, Drobnin, Piotrkowice, Nawarzyce, Sędowice. Ale czas na prezentację tych wydarzeń. Wróćmy na rynek wodzisławski. Tu na slajdzie mamy zdjęcia z lat 20. najprawdopodobniej rynku wodzisławskiego. Jest 18 listopada, późne popołudnie, w poniedziałek, dzień targowy. Około 16 zaczyna się napaść na żydowskie domy i sklepy w Wodzisławiu. Grupa przestępców Stanisława Kuzonia-Kalinki, jak on sam mówi, oni cała moja banda, cytat z jego zeznań, liczyła 20 osób. Inne źródła szacowały liczbę bandytów na 40, Gazeta Kielecka, ale nie będę na szczegóły tracił teraz czasu. Obok tych przestępców udział w zamieszkach wzięli liczni mieszkańcy Wodzisławia i okolicznych wsi. Szacuje się, że była to grupa 2000 osób. No, szokująca liczba. Inni zeznający twierdzą, że było to 600 osób. No, o 2000 osób mówi na przykład komendant posterunku Bronisław Kopystyński. Ja wiem, że bardzo często policja czy milicja kreatywnie liczy, ale ta liczba 2000 pojawia się również w zeznaniach Moszka Fuchsen-Adlera, jednej z ofiar tych zamieszek. Około godziny 16 bandyci opanowali miejscowy posterunek policji. Na posterunku obecnych było czterech milicjantów. Tutaj te organa jeszcze mają taką dosyć płynną terminologię i policja i milicja, te nazwy pojawiają się równolegle w aktach śledztwa. Muszę porzucić ten wątek, bo nie mamy na to czasu. 15 bandytów wtargnęło na posterunek policji, odcięto łączność telefoniczną, uwięziono policjantów, zastępca komendanta Artur Hanak zeznawał, cytuję, bandyci kazali nam złożyć karabiny, przecięli trudy telefoniczne, oświadczyli nam, że przyszli pohulać z Żydami, wypędzili nas na ulicę, zamknęli gmach posterunku na klucz. Od godziny 19 zaczęły się napaści na Żydów, którzy byli obecni na rynku. No, może dwa cytaty, które oddają taką specyfikę tych wydarzeń. Ludwik Bartkiewicz mówi: z wszech stron zobaczyłem biegnących ludzi. Biegli mężczyźni, kobiety, dzieci. Większość była uzbrojona w kije. W Wodzisławiu był ruch jak podczas największego jarmarku. Wśród tłumu okolicznych Włościan uwijało się 10-14 uzbrojonych w karabiny bandytów, którzy urządzili i prowadzili pogrom. Leon Szymański z kolei zeznaje, cytuję, wieczorem widziałem tylko sprzed domu, jak w stronę rynku biegli ludzie przeważnie wiejscy z widłami, kijami. Widziałem też, jak Żydzi od razu się pochowali. Koniec cytatu. Te pierwsze napaści miały miejsce na rynku. Jednym z najczęściej obramowanych był Isaac Meyer Eisenfeld, który mówi: wyszedłem z synagogi, szedłem do domu, na rynku zobaczyłem znaczną ilość ludzi. Nie spostrzegłem się, że ludzie ci przyszli na pogrom, wszedłem w tłum. Wtedy podszedł do mnie jakiś człowiek uzbrojony w karabin, kazał mi podnieść ręce do góry i pod groźbą utraty życia spełniłem ten rozkaz. Nieznany zrewidował mnie, odebrał mi pugilares, natomiast zwrócił mi go i kazał z podniesionymi rękami pójść do domu. Zorientowałem się, że ma miejsce pogrom i pobiegłem do domu. Do godziny 4.30 trwały owe zamieszki, napaści, grabież mienia żydowskiego. Ludność miejscowa gromadzi się na rynku, uczestniczy i obserwuje. Nie mogę z powodu braku czasu cytować obfitych naprawdę relacji z tego uczestnictwa biernego, jak zapewniali sami zainteresowani mieszkańcy Wodzisławia. Natomiast uderza na pewno powszechność tych postaw i próba umniejszenia własnej winy. Może jeden tylko cytat. A Stanisława Rykała mówi: w czasie rabunku żydowskich sklepów i my, jak inni, pobiegliśmy na rynek patrzeć, co się robi. Z rynku przyniosła wtedy do domu tylko dwie parasolki. Koniec cytatu.
Antoni Rykała mówi, w czasie rabunku byłem na rynku i przyglądałem się, jak rabują inni. Matka Stanisława Józefa Rykała mówi, w czasie rabunku żydowskich mieszkań w Wodzisławiu cała moja rodzina była na rynku i przyglądaliśmy się pogromowi. Stąd można odebrać takie wrażenie, że udział mieszkańców Wodzisławia polegał przede wszystkim tylko na przeglądaniu się, na obserwacji, na jakimś takim spektaklu. No, trzy kropki, bo znowu będę chciał komentować. Co Państwo, w memoriale, o którym wspomniałem, jaki skierowali Żydzi do Józefa Piłsudskiego, znalazła się taka wzmianka, którą tutaj z satysfakcją chcę przytoczyć, bo jest to dosyć rzadka sytuacja, kiedy wspomina się o osobach sprawiedliwych, o osobach, dla których były te wydarzenia jakimś powodem do protestu, moralnego sprzeciwu. W memoriale czytamy tak. Były jednak i szlachetne jednostki w Wodzisławiu, które odczuły tragizm Żydów mordowanych i niesłusznie obwinionych. Pierwsza. Nauczyciel ludowy w Piotrkowicach zrzekł się swojej posady, nie chcąc, jak mówił, uczyć dzieci rozbójników. Koniec cytatu. Udało mi się z materiałów historycznych ustalić, że chyba mowa o nauczycielu tej szkoły Wilczyńskiej, nie mam imienia. Druga osoba, szlachetna jednostka w Wodzisławiu, ksiądz proboszcz miejscowy w porozumieniu z biskupem Kieleckim zaprowadził 4-tygodniową żałobę kościelną w parafii. Przez ten czas organy mają nie grać, dzwony nie bić. Proboszczem był ksiądz Bolesław Rydzy, a biskupem Kieleckim uczestnictwem Augustyn Łosiński. I trzecia osoba, sędzia miejscowy podczas pogromu miał odwagę powiedzieć kilka słów prawdy, za to dano mu ultimatum wyniesienia się z Wodzisławia. Podczas owych zamieszek mniej więcej o godzinie 22:30 Stanisław Kuzoń Kalinka z balkonu mieszkania Pałtyla Harmacza na rynku wygłosił mowę do tłumu i jeden ze świadków wydarzeń, Ludwik Bartkiewicz, takie szczegóły tej przemowy zapamiętał, cytuję. Mówił on, że obecnie robią porządek z Żydami, następnie z panami, a wreszcie z księżmi. Zebrane tłumy włościan urządziły bandytom formalną owację i krzyki nie żyją długo, nie milkły. Bandyta w czasie mowy rzucał w tłum z balkonu rozmaite części ubrania, o które ludzie formalnie się bili. Koniec cytatu. W memoriale, który cytowałem wcześniej, dość pociągliwiej ta przemowa została streszczona. Czytamy, Kalinka miał przemowę krótką, zakończoną entuzjastycznie ogólnym okrzykiem, niech żyje Piłsudski. To Państwo, jak wyglądał scenariusz grabieży, kim byli sprawcy. Podczas pierwszych przesłuchań 32 osoby złożyły zeznania, 19 spośród nich aresztowano. Scenariusz tych wypadków był analogiczny. Napaść inicjowały z reguły trzech lub czterech uzbrojonych karabiny i rewolwery członków bandy, którzy dobijali się do drzwi i okien, żądając wpuszczenia ich do środka. Opornym grożono śmiercią, strzelano na postrach bądź do ludzi. Muszę pominąć cytaty osób, które tego właśnie doświadczyły. Bandyci żądali wydania pieniędzy, rabowali cenniejsze przedmioty znalezione w mieszkaniach ofiar, a następnie nakazywali otworzyć należące do nich sklepy. Za przyzwoleniem przestępców towary zgromadzone w sklepie rabował tłum chłopów pochodzących z Wodzisławia i okolicznych wsi. Podczas rabunku banda Stanisława Kuzonia Kalinki uniemożliwiała napadniętym identyfikację chłopów, nie pozwalając właścicielom wejść do swoich sklepów, bądź rozbijając lampy oświecające pomieszczenie sklepowe. Na zrabowane towary czekały furmanki w ilości nie mniej niż 100, mówił Chaim Dawid Zilberstein. Natomiast Jan Siwek, który był taką prawą ręką bandy Kuzonia, ślusarz notabene w Legionach w 1915 roku, mówił, cytuję, furmanki odwożące towar z Wodzisławia pochodziły stąd, że Kozuń zatrzymał wszystkie furmanki, które były w czasie napadu w Wodzisławiu i zmusił ich właścicieli odwozić towarów. Nie znam nazwisk właścicieli furmanek i nie wiem, dokąd odwożono towary, ale zdaje mi się, że do Piotrkowic. Koniec cytatu. Ci sprawcy nie byli anonimowi dla ofiar
zeznaniach pojawiają się nie tylko ich nazwiska, ale dokładne identyfikacje, dokładne adresy, ich zawody. No, niech tylko takim przybliżeniem tego typu zależności relacji bliskich pomiędzy sprawcami i ofiarami będzie fakt, że mamy zeznania człowieka, który jeszcze o godzinie 13 kupował w sklepie u Żyda, a o godzinie 20 czy 21 tenże sklep już rabował. Jak powiedziałem, Żydzi również wystosowali taki memoriał do majora Popowicza, który był dowódcą ekspedycji wojskowej, i w tym memoriale również ulica po ulicy, numer po numerze, między innymi ulica Szpitalna, ulica Niechowska, osoba po osobie, sprawca po sprawcy są wymienieni. Drodzy Państwo, no naprawdę coś z tym czasem jest nie tak, płynie nam za szybko. To są na slajdzie, widzą Państwo, zostawiłem nazwiska ofiar, poszkodowani, ci, którzy byli przesłuchiwani w tych w pierwszych dniach po rabunku. Co najmniej 46 żydowskich ofiar. Zdecydowana większość pośród nich to są miejscowi kupcy, ale przede wszystkim no, relatywnie bogaci właściciele sklepów, które były usytuowane na rynku i w okolicach. Jeżeli chodzi o wiek, no to przedział od 20 do 66 lat. I tutaj w tym zestawieniu, nie wiem, na ile on jest czytelny, na ile jest ono czytelne, również podają wiek, rodzaj sklepu i wysokość strat. Chciałoby się przywołać te zeznania, ale to odsyłam już do książki, natomiast z dwóch nie chcę zrezygnować, dwa protokoły chcę Państwu przytoczyć. Jeden protokół to protokół rabina miejscowego, Szapsy Rapaporta, drugi protokół to zeznania rodziny ofiary, jednej, jedynej ofiary śmiertelnej tych zamieszek. To, drodzy Państwo, zdjęcie wykonane około 1916 roku Rady Gminy Wodzisław. Dlatego ono jest dla nas istotne, że widzimy tutaj w drugim rzędzie, czwarty od lewej, Szapsa Rapaport, to jest właśnie rabin wodzisławski i jego zeznania brzmią tak. Około godziny 8.30 wieczorem, dnia 18 listopada 1918 roku, posłyszałem wystrzały w miasteczku Wielki Gwar. Po chwili rozległy się głośne wołania, gdzie mieszka rabin, i zaczęto stukać do drzwi mojego mieszkania. Otworzyłem drzwi, przez które weszło czterech ludzi. Znaczy, bo to był mężczyzna. Dwóch z nich było z karabinami, dwóch zaś bez broni. Ludzi tych nie znam, ale żona moja, Itka Rapaport, zna jednego z nich jako mieszkańca Wodzisławia. Zażądali oni wydania pieniędzy. Dałem im klucz do kasy żelaznej, z której zabrali moich własnych pieniędzy 1200 rubli i złożonych u mnie w depozycie 1800 rubli, 900 koron. Oprócz tego wzięli z kasy srebrny portfel mojej żony w wartości 2000 koron, portfel skórzany 500 koron, kolczyki złote 200 koron, nożyczki 30 koron, ubranko syna. Potem zrobili osobistą rewizję u mnie, zabrali portfel w wartości 20 rubli, w którym było 10 rubli 2 korony. Wyszli i poszli do sąsiada Zalmy Fejrazona, którego pobili dotkliwie i do którego strzelali, ponieważ nie znaleźli u niego pieniędzy. Pogrom i grabież trwały do 2.30 w nocy. Milicjantów w czasie pogromu nie widziałem, sam z domu nie wychodziłem, więcej nic dodać nie mogli. Gdyby mi okazano ludzi napadających na mnie, od razu bym ich poznał. Drugi protokół, o bardzo przepraszam, że nie pokazałem wcześniej, tak wygląda właśnie slajd, na którym prezentuję stronicę owego przesłuchania z bardzo ozdobnym podpisem rabina. I drugie zeznania, drodzy Państwo, to zeznania ojca jedynej ofiary tych zamieszek, Dawida Fuchsenhandlera. Dawid Fuchsenhandler, 21-letni chłopak, został pobity, wskutek czego na drugi dzień zmarł. Jego ojciec, Manes Fuchsenhandler, zeznawał tak. Jeden z bandytów zabrał sobie 3 marynarki, następnie pogasił świece, które paliły się w mieszkaniu. Wyszedł na ulicę, zawołał zebranych tam chłopów, kazał im ograbić mieszkanie. Momentalnie do mieszkania rzuciła się znaczna ilość chłopów i w ciemności rozgrabili całe mieszkanie doszczętnie. Pozabierali nawet ubranie ze mnie i mojej rodziny. Syn mój,
Dawid Fuchsenhandler nie chciał oddać siebie Palta. Chłopi obdarli go z Palta i pobili kijami tak dotkliwie, że na drugi dzień życie zakończy. Dawid po zranieniu żył jeszcze 32 godziny. Zranili go w poniedziałek o 11 wieczór, umarł w środę o 6 rano. Mówił tylko po zranieniu: zabili mnie, nie mogę się rozebrać. Potem już nic nie mówił, tylko jęczał. Wezwana została do rannego Jadwiga Danysz, która była lekarzem medycyny w Książu Wielkim. Z jej protokołu spisanego odręcznie przez nią samą, nie przez protokolanta, czytamy: rannego zostałam w stanie bardzo ciężkim, mówić nie mógł, był nieprzytomny, na głowie miał ranę naniesioną narzędziem tępym, kości czaszki były pęknięte, odłamek kości uciskał na mózg. Również i koniec cytatu, również i lekarz powiatowy Feliks Szybkowski, który odtwarzał przyczynę zgonu na podstawie raportów lekarskich, mówił, cytuję: odłamki kości zniszczyły część mózgu znajdującą się pod raną, co łącznie z krwotokiem wewnątrzczątkowym wywołało śmierć. Koniec cytatu. Ja bardzo przepraszam, że w takim telegraficznym tempie, ale po prostu patrzę z porażeniem na zegar. Drodzy Państwo, przeprowadzone rewizje 26 grudnia 1918 roku ujawniły nieznaczną tylko część tego, co zostało zrabowane, a ja tylko chciałbym po prostu taką refleksją się podzielić, bo wynotowałem sobie kilka szczególnych chyba tych odzyskanych rzeczy, które zostały zwrócone Żydom, między innymi Tora, między innymi Taues, między innymi Cycełę, a o orientacji w zakresie kultury żydowskiej też negatywnie chyba świadczy fakt, że opisujący ów przedmiot Józef Kulak, milicjant, opisywał go, że jest to modlitewnik żydowski, czyli w nawiasie Cycełę. Obok tego na liście znajdujemy pacierze żydowskie, majtki białe z literami EK, drzwiczki do pieca, druty do parasoli, blachy kuchenne, halka jedwabna, halki czarne i tak dalej, i zęby. Zęby. I wyjaśnia to zeznania jednej z ofiar, która mówi tak: z początku przyszło dwóch bandytów uzbrojonych karabiny i ci obrabowali rodziców, potem przyszło dwóch nowych, jeden był bez broni i nazywał drugiego panem komendantem. Ten bez broni chciał mnie zabić i ciągle wymagał, bym sobie wyrwała złoty ząb. Bił mnie bardzo. Z kolei major Popowicz, który we wsi Piotrkowice wydał rozkaz złożenia incognito, bez ujawnienia nazwiska, złożyć zrabowane elementy, rzeczy. Tu mają Państwo ten spis. Tu z kolei spotykamy raz jeszcze, przede wszystkim garderobę, materiały sukienne, przedmioty użyteczne w gospodarstwie domowym i rolnym, a nawet i grabieżcy nie pogardzili specyficznie żydowskim odzieniem rytualnym. Czytamy, że ich łupem padło między innymi 10 hałatów, jeden szal, Cycełę, tak go zapisano w na tej liście. Proszę Państwa, 29 listopada 1918 roku z Warszawy przeciwko Kuzoniowi ruszyła ekspedycja karna Wojska Polskiego. Gazeta Kielecka donosiła, że była ona w sile dwóch kompanii piechoty. Dowodził major Bolesław Popowicz, który był komendantem batalionu 24 Pułku Piechoty w Radomiu. Do starcia doszło w okolicy Lasu Piotrkowskiego, gdzie Kuzoń ukrywał się w Chochołówce prowadzonej przez właścicielkę gajówki, która była w zmowie z bandytami. W zeznaniach stwierdziła, że sądziła, że jest to Wojsko Polskie. Stąd brak czujności. W wyniku owego pojedynku zginął jeden z żołnierzy, żołnierz Rak, i zginął poruszyk Ressler, który dowodził jednym z oddziałów. W tym pojedynku został raniony bardzo poważnie sam przywódca bandy Stanisław Kuzoń-Kalinka.
chciałem jeszcze powiedzieć, co zeznawali sprawcy, a przede wszystkim, co zeznał Felix Błaszkiewicz, który został oskarżony ostatecznie o zabójstwo Dawida Fuchsa-Handlera. Oczywiście nie przyznał się do winy. No i myślę, że do książki muszę Państwa odesłać bardzo zdawkowo i wypierał się swojego udziału już nie tylko w zabójstwie, ale również i udziale w bandy Kuzonia. Natomiast najbardziej charakterystyczne jest to, że wszyscy usiłowali pomniejszyć swoją winę i usiłowali wpisać się w jakąś powszechną praktykę. Tłumacząc, że robili to, co robili wszyscy. Kazimierz Moś mówił, i to jest właśnie cytat, który użyłem jako tytuł mojej książki, Kazimierz Moś, który był oskarżony, mówił, ponieważ każdy brał, co chciał, więc ja wziąłem 6 kawałków żenienia. Wincenty Gzyl mówi, zabrałem dlatego, że wszyscy zabierali. Józef Postrach z kolei z Piotrkowic powiedział, że to dzieci przyniosły kawałek barchanu, który zabrał do domu i powiedział, niech towar leży, jak będą szukać, to się odda. Koniec cytatu. Józef Gaworek z Piotrkowic powiedział, kiedy znaleziono w szopie zrabowany towar, powiedział, być może ktoś przez złość ten towar mi podłożył. Andrzej Obierzyński z kolei w Włodzisławiu stwierdził, że dzieci znalazły blachę do pieca kuchennego, on to chciał oddać milicji, ale nie zdążył, bo ta ostatnia przyszła do niego i zrobiła rewizję, zanim to zdążył oddać. A i tak dalej, i tak dalej. I Niedźwiedź z kolei powiedział, że co prawda miał parę jakichś spodni, ale ich nie zwrócił, bo nie wiedział, komu je zwracać. Proszę Państwa, musimy finalizować. Ja tylko chcę powiedzieć o chyba rzeczy, no nie wiem, czy najciekawsze, nie będziemy tutaj robili rankingu popularności, ale o rzeczy, która dezawuje doniesienia i przekłamania dotychczasowych ustaleń dotyczących tych wydarzeń. Stanisław Kuzyn-Kalinka, jak powiedziałem, który został ranny w tym starciu w Chochołówce w lesie koło Piotrkowic, został następnie przewieziony do Droblina i tu został w wielkiej tajemnicy złożony w chałupie Walentego Majewskiego, który na tyle przytomnie się zachował, że poinformował o tym fakcie Straż Obywatelską i z kolei ta wojsko i został Stanisław Kalinka Kuzyn przewieziony do aresztu śledczego w Jędrzejowie. Był w stanie bardzo ciężkim, sąd Włodzimierz Kubecki, który prowadził śledztwo, przybył do aresztu o 19.30, i zdążył przesłuchać więźnia, bo dnia następnego, 30 listopada o godzinie 13, Kuzyn Kalinka zmarł. I dlatego chciałem Państwu po prostu zaprezentować in extenso zeznania Kuzynia Kalinki, które oczywiście też możemy bezkrytycznie traktować wiarygodności tych zeznań, ale wiele wnoszą w to wszystko, o czym mówili jego wspólnicy, uczestnicy jego bandy. Wobec tego 2 minuty, ale chyba będzie sensowne odczytanie tych zeznań. Stanisław Kalinka, urodzony w 1886 roku. Ja tu właśnie mówię, a nie pokazałem Państwu. To jest właśnie protokół jego zeznań. Urodzony w 1886 roku, katolik, pochodzę ze wsi Piotrkowice, gmina Włodzisław. Ja jestem synem Adama Kalinki, nieprawego łoża. Chrzczony jestem w Piotrkowicach i zapisany w księgach metrycznych jako Kalinka. Matka moja nazywała się Marianna Sagan. Mieszka obecnie w Częstochowie, służyła niegdyś za gospodynię u Kalinki. Żona moja ślubna nazywa się Julianna Kuzoń i mieszka we wsi Zagajów powiatu pińczowskiego. Dzieci mam dwoje i obecnie żona jest w ostatnich miesiącach ciąży. Ślub braliśmy w Częstochowie u Fary w roku 1907. Nazywa się żona Kuzyn, gdyż posiłkowałem się wtedy fałszywymi dokumentami, ukrywając się przed władzami rosyjskimi za swoją działalność w roku 1905. Byłem wtedy zesłany na Syberię do Chabarowska jako Stanisław Kalinka. Ranny zostałem przy następujących okolicznościach. W chałupie, gdzie mnie raniono, byłem z całą swą bandą składającą się z około 20 ludzi. Ubierałem się wtedy. Wtem usłyszałem krzyk stojącego na warcie bandyty Franciszka Ziółkowskiego z Zagajowa. Ręce do góry. Wyskoczyłem na dwór. Nie zdążyłem się zorientować, gdy oficer dał do mnie strzał z rewolweru i trafił mnie w brzuch. Nawiązała się strzelanina, w rezultacie której oficer, który mnie ranił, został zabity. Padł również jeden żołnierz.
z naszej strony był ranny w nogę Dziółkowski. Następnie moi towarzysze dowieźli mnie do chałupy, gdzie mnie aresztowano, zabrali mi wszystkie pieniądze w ilości kilku tysięcy koron i sami uciekli, kierując się na Żarnowiec. Spotkaliśmy się z wojskiem wypadkowo. Wiedzieliśmy, że ono przyszło, błędne informacje mieliśmy jednak co do kierunku, w którym idzie. Obecnie dążyliśmy pod Żarnowiec, gdzie mieliśmy dokonać napadu. Na kogo mianowicie? Nie wiem, bo organizował go członek bandy Andruszka Jan, pochodzący skądś spod Żarnowca. Wszystkich członków bandy wyliczyć nie mogę, bo wielu znam tylko z przezwiska. Wielu dołączyło się ostatnimi czasy z Wejhadłowa i nazwisk ich nie znam. Należeli do bandy. Zaczkowski Jan z Piotrkowic, Siwek Jan z Zagajowa, Ziółkowski Franciszek z Zagajowa, Żabicki Jan z Zawiercia, Gołębiowski Franciszek, również były robotnik fabryczny z Zawiercia, Wieczorek, imię nie wiem, spod Sosnowca, żona jego mieszka na Zielonie między Przezwodami a Lubczą, gmina Nawarzyce. Dezerter Horczyński, Wel Naukowski, imienia nie wiem. Nie mogę dać wskazówek, gdzie znajdują się rodziny członków bandy. Nie mogę również wskazać miejsca, gdzie można schwytać bandytów, bo stałych miejsc przebywania nie mieliśmy. Ja zabiłem w swoim życiu 3 ludzi. 2 żandarmów pruskich z niemieckiej okupacji i 1 austriackiego w Zagajowie. Ja wraz ze swoją bandą, członków której znanych mi imien nie wskazywałem, dokonywaliśmy następujących napadów bandyckich. Na Wodzisław, Działoszyce, Strzeszkowice, Gebułtów, Buszków, Wrzosów i Błeszno w powiecie częstochowskim. Na Wodzisław i Działoszyce zorganizowałem napady, gdy dowiedziałem się, że Żydzi w Kielcach zabili naszego oficera i żołnierza. Na Doskowskiego napadłem, bo źle się z ludźmi tam obchodzą. W ogóle zaś napadałem na Żydów. Na inne dwory, na przykład Niegosławice, nie napadłem, bo nie mam do tych ludzi żadnych pretensji. W napadzie na Strzeszkowice żadnego udziału nie brał ani Kowalczyk, ani Lokaj. Wskazówek żadnych oni nam nie dawali. Napady na Potok, Nawarzyce, Ujazd i Syberię spełniła banda aresztowanego Zawory składu, której nie znam. Z napadu na Wodzisław nam się dostało tylko 9 tysięcy rubli i 8 360 koron, gdyż korzystając z zamieszania rabowali na własną rękę miejscowi mieszkańcy. Broni mamy trochę u Sikorskiego w Wejhadłowie. Resztę mieliśmy z sobą, jak również pieniądze. Tydzień temu w Sancygniowie powiatu pilczowskiego zostałem ranny przez żandarma w lewą rękę bagnetem. Sprowadzili mnie do Sancygniowa miejscowi nauczyciele, aby wystarać się im o drzewo. Chodziłem w tej sprawie do Deskura, ale go nie zastałem. Nauczyciele chcieli tam strajkować wskutek braku drzewa. Oświadczyłem im jednak, że w wolnej Polsce dzieci muszą się uczyć i nauczycielom strajkować nie wolno. Żałuję, że szedłem złą drogą przez życie. Zdaję sobie jasną sprawę, że taki jak ja człowiek mógł utrzymać obecnie całą diecezję w porządku. Kategorycznie jednak utrzymuję, że starałem się zawsze wpływać na chłopów i dowieść im, że bolszewizm jest szkodliwy. Gdy chłopi chcieli ryżnąć księży i panów, mówiłem im, że oni nam potrzebni do rządzenia, jak chłopi do roli. Z profesji jestem ślusarzem fabrycznym, mówić więcej nie mogę, bo źle się czuję. Następnego dnia, jak mówimy o godzinie 13, Stanisław Kuzoń Kalinka zmarł. Teraz należałoby, prawda, skomentować to wszystko, odnieść się do wiarygodności, do braku wiarygodności, ale mamy za 10:18, więc 2 słowa tylko na temat zamknięcia śledztwa. To, co na slajdzie, to decyzja ostateczna sędziego śledczego, który zamyka śledztwo i kieruje do podprokuratora przy Sądzie Okręgowym w Kielcach aresztantów Jana Siwka, Jana Zaczkowskiego, Jana Gołdyna, Jana Orlicza, Kazimierza Ciesielskiego, Władysława Skibę, Feliksa Błaszkiewicza, Michała Kołodziejczyka i Marię Kędraską, którzy w tym momencie są uwięzieni w Kielcach, są uwięzieni w Kielcach. W Kielcach kończy śledztwo sędzia Lucjan Gierowski. Proszę Państwa, mamy jeszcze mnóstwo materiałów, które w sposób bardzo szczegółowy pokazują
doświadczanie historii w perspektywie konkretnego istnienia ludzkiego, żeby wyrazić się, powiedzmy, tak oględnie. Ale mamy dzięki takim zapisom bardzo szczegółowym wgląd, możliwość, no nie wiem, pomieszkania wyobraźni w świecie tych ludzi, ofiar i katów i pewnie wyrobienia sobie własnego zdania na tematy trudne, jeżeli nie najtrudniejsze. Proszę Państwa, i na koniec może, chcemy ocalić pamięć. Jesteśmy chociażby tyle winni ofiarom, których do tej pory nie mogliśmy poznać, o których nazwiskach nawet nie wiedzieliśmy nic. Może z mojej strony jest to komentarz nieusprawiedliwiony, ale to, co widzimy na zdjęciu, to synagoga w Wodzisławiu, jej stan, trudno powiedzieć, ale to prawdopodobnie z okresu sprzed I wojny światowej. Kolejny slajd pokazuje stan synagogi z 1936 roku, kolejny około 1953 roku, kolejny pokazuje stan obecny. I myślę, że to musi starczyć za komentarz upamiętniania trudnych wydarzeń z naszej przeszłości. Wiedziałem, że tak będzie, dlatego przygotowałem sobie slajd, w którym Państwa przepraszam, że przekroczyłem mój czas. Jeżeli jakiekolwiek pytania narodziły się w toku mojej bardzo pospiesznej prelekcji, za co bardzo przepraszam, ale jak mówię, trudno mówić o tylu wydarzeniach w tak krótkim czasie. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, na które będę umiał odpowiedzieć, bardzo proszę. Jestem do Państwa dyspozycji, a za uwagę serdecznie Państwu dziękuję.